Dzień dobry, kochane robaczki. Hejka. Zapraszam rybki na czytanie tygodniowe. Drogie ryby to jest czytanko na tydzień od 4 do 10 września 2023 roku. Czytanie ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje. A resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, dziękuję Wam za wszystkie lajki, za subskrypcje i za komentarze. Pamiętajcie, dla osób, które są po raz pierwszy albo już nie pierwszy raz, ale jeszcze dotychczas nie zasubskrybowały kanału, pamiętajcie o włączeniu subskrypcji. Potem, jeżeli włączycie dzwoneczek, będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach na kanale, więc będziecie zawsze na bieżąco. I moi drodzy, zaczynamy od. Tego, co może się wydarzyć dla rybek w nadchodzącym tygodniu, na co uważać, co w miłości, co w urodzinie w najbliższym otoczeniu, co w pracy i w finansach oraz jaka rada lub jaki wynik na nadchodzący tydzień. Już lecą, wypadła dziewiąteczka pentakli. Tak sobie, dziewią, tak, dziewiątka pentakli. Tak sobie wypadła. Yy, więc przestajemy tasować. Zawsze odnoszę się do tego, co wypada, bo zwykle to później wychodzi w trakcie rozkładu. Dziewiątka Pentakli mówiłaby dla Was: energia, która tak bardzo chciała się pokazać i wypadła. Może być ktoś, może to być czytanie albo zwrócenie uwagi na egzystencję u jakiegoś singla lub u osoby, która staje się singlem, stała się singlem, chce być singlem. No gdzieś albo tutaj te wartości będą, może materialne, troszeczkę nie tyle zagrożone, co no będziecie właśnie chcieli chyba trzymać coś tylko dla siebie, może tak być, albo w tajemnicy, albo albo po prostu, tak wiecie, materialnie. No ale nie mówię, że to są, y, może być egoistyczne, bo jeszcze nie wiadomo, czego to dotyczy. Y, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mm. Co może się wydarzyć wobec tego? Wieża. No to mamy już trochę grubiej. Na dzień dobry. Może się wydarzyć wieża. Na co uważać? Pustelnik. Co w miłości. Cesarz. Tu jest cesarz. Yy. Rodzina i najbliższe otoczenie, księżyc. Praca i finanse. Asbuław. Rada lub wynik, as. Mieczy. A w tle kochankowie, trzy miecze i paś. Mieczy tło. Pamiętamy, wypadła dziewiątka pentakli, wypadła karta singla, albo osoby, która się za Podaje lub podawała. Może to być dla kogoś ważne. W rezultacie, w istocie, osoba może nie być singlem, ale może właśnie mieć osobę, która jest jeszcze w ukryciu, do której współpodarza, aby się połączyć z tą drugą osobą. Ale zanim to będzie miało miejsce, żeby tworzyli oni jedność, a nie dwie odrębne osoby. A czy odrębne osoby to zawsze będą, ale odrębne, jakby e, w sensie właśnie m, dla otoczenia, tak? Nie jako single, tylko no bo zwykle jak ktoś ma kochankę lub kochanka, no to albo jest y, osoba w związku, albo osoba jest sama, tak? No więc y, jedna i druga, y, i o jednej i o drugiej nie wiemy zwykle, że ktoś ma kochanka czy kochankę. No bo widzimy i postrzegamy tą osobę, no albo jest singlem, albo singielką i z nikim się nie spotyka, no albo jest w związku z drugą osobą, tak. No Więc to są zwykle właśnie osoby w ukryciu, nieważne czy one występują w związkach partnerskich, małżeńskich czy u singli, ale zawsze ta osoba po prostu jest postrzegana jako ma konkretny status, no bo kochanek, kochanka jest zawsze osobą w ukryciu i Moi drodzy, tu może być w ukryciu karta bliźniąt, albo taki intymny związek z bliźniakiem, albo współpodążanie do połączenia się z tą osobą. Ale wiecie co? To jest zakochanie. Tu jest obopólne zakochanie. Tu się obydwie osoby w sobie zakochały. Tu może być miłość, może być przyjaźń, może być otwieranie się na innych. Przede wszystkim jakaś trudna decyzja i wybór jednej osoby z dwóch. Ale wybór jest konieczny. No, i tutaj ten wybór najprawdopodobniej zostaje dokonany w nadchodzącym tygodniu, z tego względu, że mm, mamy tutaj pod spodem trzy miecze, więc ktoś wypowie słowa, które zranią drugą osobę. No, jeżeli wiadomo, że tu się ktoś dowie, że no, relacja, związek dalej nie ma racji bytu, ale nie ten, tylko to znaczy, jeżeli tutaj jest przyjaźń, no, to może być i koniec tego romansu. Tak, może być. Ale najprawdopodobniej, najczęściej, no, wybiera się jednak tą osobę, w której się ktoś zakochuje, tak. No bo jeżeli ktoś się w kimś zakochał, a nawet czy był singlem, czy był z kimś w relacji, no, tak się zakochał, no to zwykle najczęściej zostawia, niestety, Zostaje z tą osobą i wybiera tą osobę, w której się zakochał, ale tak nie zawsze jest. Więc tutaj, czy tak, czy inaczej, jedna osoba jest skrzywdzona, zraniona. No jest tutaj zdrada, są to słowa, które będą ranić, jest tutaj poczucie wyrządzenia krzywdy, no, zakończenie relacji, rozpad związku, zerwanie. Tak? No i to jest właśnie to wszystko, co rozrywa serce tak? w, takim, w takiej przenośni. Dlatego też no, tutaj jest informacja o tym, że relacja ta, któraś relacja nie ma dalej racji bytu w trzech mieczach, tak? I ktoś, kto być może komu spowodowano te trzy miecze, będzie tutaj sprawdzał, weryfikował, śledził osobę lub kontrolował, no po prostu robił takie rzeczy, wiecie, poza jej wzrokiem. To mogą być też później plotki. No, ktoś pewnie zechce plotkować o tym, że osoba z kimś tam się spotykała, podejrzewam, że no, to nie do końca będą plotki, tak. No. Natomiast to chodzi też o to, że ktoś komu, komuś powie jakąś prawdę, więc no, może tutaj ktoś powie tej osobie jaką prawdę, kim była ta osoba, skoro tak postępowała, no, albo odwrotnie, osoba, która zakończy relację związek, powie jakąś prawdę o tej osobie, z którą była. Wiecie, to. W tym momencie to już jest takie przerzucanie sobie winy, a w zasadzie to wiadomo, że każdy coś tam ma za uszami. Dlaczego mówię każdy coś tam ma? A, dlatego, że y, sytuacja, w której nikt nie ma za uszami, to jeżeli naprawdę tylko jednostronnie ktoś, jedna osoba była dobra, była w porządku, a druga osoba była y, na przykład, no właśnie, zdradzała, nie wiem, miała jakieś uzależnienia od różnych y, substancji, od różnych trunków. Była, nie wiem, przemocowa, agresywna, no to wiadomo, że to wtedy jest wina jednej osoby, tak? Ale w momencie, w którym dwoje ludzi sobie żyje i wydaje się jednej drugiej osobie, przynajmniej jednej z nich, że wszystko jest w porządku, że wszystko działa, funkcjonuje i jest super, albo jak przynajmniej nie jest super, to jest dobrze i nikogo nic nie podejrzewa się, a nagle się usłyszy, że ta osoba ma drugą osobę, no to wiecie, to przegapiony został moment. Kiedy to się stało i dlaczego to się stało? No bo był powód, że to się stało. Jeżeli ktoś z kimś był i kogoś zakładamy nie zdradzał, tak od początku relacji, tylko zaczął to robić, to zaczęła ta osoba robić z jakiegoś powodu. Może nie umiała rozmawiać, może nie potrafiła powiedzieć, może po prostu dawała sygnały albo były próby rozmów, ale może druga strona to bagatelizowała, ignorowała albo e, myślała, że to jakoś, nie wiem, od czasu do czasu się dzieje, jakąś dziurę, tam zatka i jest okej, okay, tak, w sensie tak w cudzysłowiu mówiąc, czyli ugasi się jakiś pożar, jak komuś coś nie pasuje, a później po swojemu. No i ktoś mógł mieć dość tego czy jegoś po swojemu na przykład. No, słuchajcie, no różnie to jest, ale najczęściej jest tak że jak ktoś y, była relacja w porządku, a ktoś nagle zaczyna szukać gdzieś coś innego, to jest powód, że zaczyna tego szukać, ale oczywiście to nie jest wina drugiej osoby. Nie. Wina jest i jednej i drugiej osoby i najczęściej wina jest po połowie. Może nie w 50 do 50, ale nie jest tutaj nie ma tu wtedy takiej sytuacji, że jedna osoba jest winna, a druga nie. Nie, to jest nieprawda. Winne są dwie osoby w tej sytuacji. I tyle, ale to nie jest temat na na to czytanie. To na zupełnie inny film. Może taki właśnie do playlisty: single, relacje i związki. Moi kochani, tak więc tutaj ktoś tą prawdę wypowiedział, jedna osoba drugiej, albo po prostu sprawdza, weryfikuje, śledzi. No kiedy, kiedy taki śledzik byłby tutaj możliwy? No wtedy, kiedy jest tutaj też taki przekaz dla części z Was o tym, z kimś to może rezonować. Wtedy, kiedy ktoś był w relacji formalnej, czyli był w jakiejś relacji z, w związku małżeńskim, tak? Nieważne, czy, ko, czy cywilnym, czy kościelnym, po prostu w związku, który trzeba rozwiązać również prawnie, tak? Czyli na przykład, ktoś będzie brał rozwód e, urzędzie stanu, cywilnym, no, wróć, ktoś będzie brał rozwód na sali sądowej, tak? Cywilny na przykład rozwód, a ktoś inny może się zdecydować na rozwód kościelny również, bo takie też są. I moi kochani, no i właśnie, osoba, która jest w tej sytuacji, no to najprawdopodobniej będzie zbierała te dane dotyczące te, tej zdrady, kto to jest, od kiedy to trwa, jak to wygląda, dlatego ten śledzik. No, ktoś po prostu zbiera dane, bo będzie chciał rozwodu z orzeczeniem o winie jednej osoby, tak, drugiej strony. Może tak być również. Niewątpliwie jest tutaj miłość obopólna, kochani. E, tutaj się osoby, tutaj osoba jakby no, decyduje się raczej na osobę, którą e, i chce złączyć się z osobą, którą kocha, i tu jest współpodążanie do tego. Osoba, owszem, ma dylemat, natomiast no, następuje tutaj e, m, przełom, bo e, no, jest tutaj niezdecydowanie, ale trzeba dokonać trudnego wyboru. E, w sytuacji, w której, kochani, by ta sytuacja dotyczyła singla, a wiemy, że tam dziewięć pentakli wypadło, więc do jakiegoś singla, do jakiejś singielki na pewno to będzie, no to kiedy mamy tutaj w tle tych kochanków, no to raczej to uczucie powinno być spełnione wtedy, kiedy wy będziecie wybierać. Więc nawet jeśli nie wybieracie, no to też jest duża szansa na to, że to wy zostaniecie wybrani. No mogą tu być zaręczyny, mogą tu być takie różne romantyczne zdarzenia nieformalne. Czy już bardziej formalne, bardziej pokazywanie, odkrywanie się do świata. No nie wiadomo, czy jeszcze do świata, ale się okaże. Natomiast Wy tutaj macie w rozkładzie, w wydarzeniach wierze. No i już na samym początku jest tutaj dosyć, dosyć na samym początku jest już drogie ryby, mocno. No bo słuchajcie, przychodzi jakaś energia straty z zewnątrz. I burzy Wam um, albo ten spokój, albo tą sielankę, albo tą sytuację. Czyli po prostu zburzy to, co powstało nie na takich fundamentach. No właśnie, jeżeli e, bierzemy pod uwagę, tutaj, jeżeli tu bierzemy pod uwagę, e, że mamy, e, że mamy tą drugą osobę i budujemy sobie z nią poznaliśmy się z nią w ukryciu, tak, jako z kochanką czy z kochankiem, jak w romansie czy tam zakochaliśmy się, ale były to spotkania ukrywane. Może jeszcze są. No więc to nie było na właściwych fundamentach, tak? No bo wiecie, na właściwych fundamentach, no to jest wtedy kiedy a jesteśmy wolni, poznajemy kogoś i się nie ukrywamy z nim, tak? Albo nawet jeśli jesteśmy zajęci, no to najpierw wychodzimy z relacji, bo nie chcemy w niej być z jakiegoś powodu i dopiero kochani wchodzimy w, w, w związek taki który czy w relację taką, która gdzie nie ukrywamy tej drugiej osoby, tak? Czy się nie ukrywamy z tą osobą, no to już różnie można powiedzieć. W każdym razie, no tutaj przychodzi ta energia, która z zewnątrz, która po prostu za Was jakby roznieci no, to wszystko w drobny mak. No, po prostu. I teraz tak, może to spowodować w wydarzeniach dla kogoś z rybek zmianę miejsca zamieszkania, zmiany pracy, przeprowadzka. No, tutaj przecinanie jakichś krępujących więzów, czyli no, właśnie wybór i. Jakby jedna osoba jest zraniona, druga jest wybrana, ale to też oznacza takie śmiałe plany na przyszłość, nadzieja i zapał w to, aby pokonać naprawdę poważne problemy. No więc dla kogoś poważnym problemem może być przezwyciężenie po wyborze osoby, która, zostaje w rel która została w relacji sama. Znaczy, wyszła w zasadzie w relacji, bo druga osoba została pozostawiona, czy też była zdradzana. Tak? No i tutaj będzie potrzeba faktycznie trochę siły, po to, żeby pokonać problem, choćby nawet przejść przez sprawę jakąś tam rozwodową, jeśli taka będzie miała miejsce. Ale tutaj też przychodzi takie oświecenie, że no gdyby, pewnie gdyby ta wieża nie przeszła, nie zrobiła tego za tą osobę, no to w życiu by tego ktoś nie zrobił. Wiecie, ta osoba to możecie być też wy. To możecie być też wy, dlatego wypadła, to nie musi być kole, yy, druga osoba, bo to możecie być też również wy, jeśli to z wami rezonuje, że to wy właśnie robicie. Bo ta dziewiątka pentakli, która wypadła, też by mogła mówić o tym, że no ktoś tu się staje, czy stanie singlem, tak. Czy powinien być tym singlem, może w momencie, w którym poznał tą osobę, no to już trudno, jak to, jak to, yy, jak to yy, ktokolwiek by sobie chciał. Aby tłumaczyć, no to ta wieża może spowodować, że no, ktoś stanie się tym singlem. No pewnie, że się stanie, no bo jak wyjdzie na jaw, no to się stanie, tak. Tam też przez pazia wypowiedzenia jakiejś prawdy, no to ktoś tu ewidentnie naprawdę może po prostu powiedzieć tą prawdę, że ma drugą osobę, że odchodzi do tej drugiej osoby, no i tyle, no, że zdradził, że odchodzi, że kocha i chce końca, tak, relacji, no i tyle, no, i zrywa relację. I to też może być jak najbardziej, i to wy również możecie być tymi osobami w każdym razie no tutaj trzeba się pogodzić z tym co nieuniknione czy to wy zrobicie tą wieżę czy ta wieża po prostu sama za was zrobi co trzeba no to właśnie rozstanie zmiana zmiana kłótnia rozwód jak najbardziej w tych wydarzeniach jest możliwa z <laughs> wydarzenie nagłe tak które powoduje rozpad dotychczasowego życia rozpad czyjegoś życia Wyzwolenie się też, moi drodzy. Przede wszystkim, no, dla osoby, która odchodzi do tej osoby, którą kocha, w której się zakochała, no to jest oczywiście wyzwolenie się z sytuacji, która ograniczała, czyli z jakiejś relacji, z jakiegoś związku i po prostu tak to wygląda. Na co uważać? Uważać na pustelnika. Dlaczego? A właśnie. Trzeba uważać na jakąś samotność. Też trzeba uważać na próby alienowania się, izolowania się, odosobnienia. Po prostu tego nie robić. Albo uważać na to z jakiegoś powodu, bo w momencie, w, no... Chyba wiem, dlaczego uważać, bo jeżeli ktoś uważa... Znaczy inaczej, jeżeli ktoś... Się alienuje, izoluje, gdzieś tam się właśnie po kryjomu spotyka. No to właśnie chodzi o to, żeby uważać na te spotkania w ukryciu. No bo pewnie osoba jest śledzona, sprawdzana od tego momentu i, bo ktoś chce wiedzieć, kto, gdzie, co i jak, tak, żeby mieć to też jako dowód i podstawę w sądzie. Yy. I tutaj może o to chodzić, żeby uważać. To może o to chodzić, żeby uważać, gdzie. Jak, czy po prostu nie ma się ogona, nie jest się śledzonym? E, tu jest też, wiecie, pustelnik w takim prostym przesłaniu, znaczy w takim sensie, znaczeniu, dąży do prawdy, do dowiedzenia się prawdy. A w, na pozycji, na co uważać, należałoby powiedzieć, że należałoby uważać na to, czego chcecie się dowiedzieć. No więc jeżeli to nie wy, dla części z was, jesteście osobą, która się zakochała, która zdradza i która wychodzi z jakiejś relacji do innej osoby, no to jeżeli to wy jesteście osobą, którą ktoś zdradzi lub zdradza, lub właśnie zostawia tą wierzą, no to z jakiegoś powodu macie uważać na to poznanie prawdy. Dlaczego? No pewnie ta prawda może zaboleć. To po pierwsze. A po drugie, może dać do zrozumienia coś jeszcze. Może chodzi o to, żebyście nie zobaczyli koniec końców czegoś, co może spowodować, że stwierdzicie: No tak, to, to w sumie też moja wina, albo to jest w ogóle moja wina. No właśnie, lepiej w ten sposób nie myśleć. Tu nie chodzi o to, że lepiej się oszukiwać. Nie, po prostu słuchajcie, czasami pewne rzeczy. No nie każdy chce zobaczyć coś na własne oczy. Po prostu, śledząc kogoś, idąc za kimś, nawet gdybyście to wyrobili za waszą osobą, żeby zobaczyć, z kim, gdzie i jak, uwierzcie, że jak cokolwiek zobaczycie, zapamiętacie ten obraz do końca życia. Więc zadajcie sobie pytanie, czy chcecie, czy naprawdę jest to konieczne, czy to jest naprawdę potrzebne. A wiecie, dlaczego to jest w tej sytuacji niepotrzebne? Dla, dla, dlaczego lepiej na to uważać? Bo jeżeli ktoś Wam mówi, że jest ktoś inny, albo że się w kimś zakochał, albo że kogoś innego wybiera, a od Was odchodzi na przykład i, no, i rani Wam serce, tak? Robi te trzy miecze, to moi drodzy, już sam fakt, że ta osoba to powiedziała, powiedziała Wam prawdę. Więc jeżeli już wam powiedziała, to po co iść za tą osobą, znaczy, jeżeli potrzebujecie dowód, to okej, okay, to może wyślijcie kogoś innego. To jest zawsze wyjście, to jest zawsze rozwiązanie. Nie musicie iść wy. A w ogóle, jeżeli chcecie taki, w taki coś się bawić, tak? Bo, bo To też nie ma sensu, ale to jest wasza jakby decyzja, tak? To, to w ogóle o, już nie ma. Nie będziemy o tym teraz tutaj dyskutować. Natomiast yy, bardziej chodzi mi o to, że jeżeli naprawdę potrzebujecie, to niech może to ktoś inny zobaczy. No dlatego, że w sytuacji, w której Wy pójdziecie, to zobaczyć, no to po co wam to zobaczyć? Skoro ta osoba wam powiedziała tą prawdę, że kokris jest ktoś inny, kogoś wybrała, to już po prostu podjęła decyzję, dokonała wyboru. Bo kocha. Gdyby nie kochała, to by zostawiła tamtą osobę, a Wam by nic nie powiedziała, i byście się pewnie nawet nigdy nie dowiedzieli, że byliście zdradzani. No, tak mogłoby być. Ale w sytuacji, w której osoba się już przyznała i powiedziała to, to naprawdę nie ma sensu widzieć tego do końca życia, tego obrazu, który zostanie w waszej pamięci, cokolwiek zobaczycie. Bo będziecie się tym po prostu maltretować przez najbliższy czas. I po co? A macie po prostu się z tego wyleczyć, a nie jeszcze tym kadzić, bo to jest bez sensu. W każdym razie, a w każdym razie to właśnie nie jest taka sytuacja, że tego wymaga. Tego by wymagało to owszem, że ktoś idzie kogoś sprawdzić, weryfikuje i śledzi w momencie, w którym wie albo domyśla się, że osoba zdradza, a nie może go złapać na gorącym uczynku i chce to zrobić, bo inaczej wie, że ktoś kłamie i śmieje się prosto w twarz i mówi, że w ogóle to ktoś gada, opowiada pierdoły, że ta osoba kogoś ma, albo że w ogóle z kimś, nie wiem, pisze, rozmawia, się spotyka. No, no wiecie, no są tacy ludzie, to jest bardzo często. Podejrzewam, że tak, znaczy nie podejrzewam tylko z tego, co osoby też kontaktują się, mówią i, i są tutaj jakieś też mm, rady, porady, doradztwa, no to z tego wszystkiego wynika, że tak wiecie, na 10 osób, powiedzmy na 10 związków, czy tam na, nie związków, no relacji takich, tak, na 10 to tak wiecie, 5, 6 to jest w sumie, że ktoś się dowiaduje, że ktoś po prostu robi coś poza czyimiś plecami, to tak jest więcej niż połowa na te 10. No, więc to nie jest rzadki przypadek. Więc ja wiem o tym, że jeżeli byłaby taka potrzeba, no to wtedy owszem, można by tak w ten sposób zrobić, jeżeli no, nie mielibyście innego wyjścia, chcielibyście się przekonać, jaka prawda, tak? Ale to też nie musicie sami. Możecie też poprosić kogoś innego. W tej sytuacji, kiedy ktoś mówi, no to nie ma potrzeby się tam wybierać i oglądać tego na własne oczy, po prostu, ale każdy zrobi jak uważa, bo może ktoś chce, może to mu właśnie w czymś pomoże i tyle przekonać się na własne oczy e, czy tam usłyszeć coś, tak? w każdym razie, no właśnie, trzeba by uważać, kochani, na e, e, na, moi drodzy jeszcze w zdrowiu jeszcze w zdrówku mm, na jakieś choroby przewlekłe, które macie ewentualnie w nadchodzącym tygodniu Ewentualnie na czyjąś demencję, no to byłaby jakaś demencja osoby starszej, może z rodziny. E, takie choroby, wiecie, jak Alzheimer, jak demencja starcza, właśnie, no w ogóle choroby wieku starczego. Ewentualnie jakieś choroby płuc. Trzeba by uważać też na apatię. Ogólnie układ pokarmowy, wzrok, słuch, takie rzeczy ale może to być do nikogo. Co w miłości? W miłości jest cesarz, widzicie. Dzięki temu widzimy też trochę, że skoro w miłości jest cesarz, no to chyba Wy tak nie macie źle w tej miłości, więc w dużej mierze najprawdopodobniej jest tak, że to Wy jednak zakochaliście się, macie kogoś i kogoś będziecie zostawiać, a kogoś będziecie wybierać i przeprowadzać się, czy tam zmieniać to miejsce zamieszkania, jedno i to samo w zasadzie. Na przykład i ten cesarz w miłości, kochani, mówi o tym, że jeżeli jesteście nawet singlami czy singielkami, w dużej mierze no albo stoi, stoi, stanie w nadchodzącym tygodniu na waszej drodze taka osoba, albo po prostu to będzie taka relacja z osobą dojrzałą, to może być osoba starsza, to może być osoba, która i jest silna taka wewnętrznie i zewnętrznie, w sensie że i ma władzę i wpływy, jest tutaj decyzyjna, wpływowa, cieszy się uznaniem, szacunkiem. Ale też jest to osoba, która będzie potrafiła zapewnić bezpieczeństwo finansowe, osoba uczciwa, prawa, godna zaufania. Wiecie co, jeżeli to nie Wasz partner, nie Wasz mąż, czy tam przyszły człowiek Wasz, z którym mielibyście do czynienia w nadchodzącym tygodniu, może to być czyjś ojciec też. Na przykład ojciec jakiejś rodziny, no może tak być, no, że on się pojawia w miłości, no z jakiegoś względu pojawia się w tej miłości Um, może, moi drodzy, jest tak, że część z was, owszem, był kochanką, na przykład kochankiem osoby, która ma rodzinę, ma wszystko, ma władzę, jest tym cesarzem. No i może to wy zakochaliście się w cesarzu, a cesarz w was. I dlatego jest możliwa relacja z taką starszą osobą? Oczywiście, że tak, przecież to jest naturalne i to jest normalne. Natomiast, jeżeli chodzi o kartę osobową, no mógłby być to byk, koziorożec czy panna, ale nie musi to może być zupełnie też inny znak. Osoba, która też zarządza innymi, no to jest jakaś wysoko raczej postawiona osoba, jeżeli chodzi o stanowisko. W moi drodzy. W uczuciach mówi cesarz o tym, że możecie mieć wsparcie tutaj. Jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, że wy jesteście osobą zdradzoną, tak i pozostawioną, to wtedy wygląda na to, że moglibyście liczyć na wsparcie ojca. Nie wiem czemu akurat w miłości, no, ale wsparcie w sensie takie. Wiecie, wsparcie y, dobrym słowem, tak, o co chodzi, bo finansowe, no to pewnie też, ale to by nam się pokazało w obszarze pracy i finansów. Natomiast, skoro cesarz pokazuje się w miłości, to znaczy, że tak trochę y, po prostu w tych chwilach y, znajdziecie chwilę pewnie pocieszenia y, u rodziców, najprawdopodobniej u ojca, może tak być. I to może być takie wsparcie i pocieszenie. Ale moi drodzy, y, to rzadziej, pewnie może nawet dla nikogo. W każdym razie, w tym relacju, w tej relacji, w tym związku, w którym będziecie czy też jesteście, jest stabilizacja, może być dominacja, ale osoba, która dominuje, jednak zapewnia wami potomstwo, wszystko co najlepsze. No i w życiu uczuciowym te sprawy będą toczyły się w dobrym kierunku. A no więc tutaj e, symbolizuje to wierność, stabilność. Zwestuje też nowy etap w życiu, z którym będą się wiązały same pozytywne aspekty. Więc tutaj ktoś mocno współpodążał do złączenia się właśnie z taką osobą najwyraźniej. Co w rodzinie i w najbliższym otoczeniu? Tutaj jest księżyc. Moi drodzy, ten księżyc a, no, wskazuje na to, że są wykonywane. Są, no jest jakiś sekret, jest jakaś tajemnica. No, jeżeli ma była osoba w ukryciu, no, to nie, nie dziwmy się, że jest sekret, że jest tajemnica, bo wiadomo, że jest, ale y, to mogą być takie też wydarzenia, y, to może być y, ukrywanie osoby, ukrywania jeszcze czegoś. No, pytanie, czy ktoś jeszcze kogoś nie ukrywa. W każdym razie, no, moi drodzy, no, może tak być, mm, że ktoś tutaj coś ukrywa. Może czyjś ojciec coś ukrywa też, no, ale rzadziej. Ehm, może troszkę tak być, że. Jeżeli chodzi o otoczenie i rodzinę, możecie no, mieć tak trochę nieprzyjemne z tego powodu wydarzenia tego, co się dzieje. No bo czyjaś rodzina cierpi, czyjeś dziecko cierpi, tak? Jakby nie było, bo każdy z nas ma rodziców, czy też miał. Yy, I tutaj też możecie czuć takie osamotnienie, samotność, tak? O, w tym, no bo jakby rodzina nie każdego będzie wspierać w zależności, co uzna to za zawarte wsparcia, tak? I to właśnie mogło być tym spowodowane że przede wszystkim zmiany, zmiany i to zmiany diametralne też w życiu rodziny. No wiadomo, jeśli były dzieci, no to mają zmiany diametralne. Każdy ma zmiany i poglądów w tym momencie dla rodziny i dla otoczenia jest to przełomowy moment w życiu, bo zmienia się to otoczenie, zmieniają się te rodziny, tak? Poprzez spotkanie osoby, która odmienia wasze życie. No. I tutaj znowu może być zmiana miejsca zamieszkania, zmiana planów. To są dwie osoby mówiące o zmianie planów, zmianie miejsca zamieszkania. O przeprowadzce jak najbardziej. Trzeba, kochani, być w otoczeniu rodziny i najbliższego otoczenia rozsądnym, rozważnym i ostrożnym. Po prostu, no trzeba, no bo skoro ktoś tutaj chce jakąś tam prawdę wyśledzić czy dowiedzieć się, no to trzeba też być ostrożnym w tej sytuacji i mieć na to poprawkę, że ktoś będzie chciał odkrywać sekrety, tajemnice i tak dalej. No chyba, że w jakiejś rodzinie, w otoczeniu jest ukrywana jakaś ciąża. Kobieta, że jest w ciąży. No, może tak być. A ktoś nie może nie mówić prawdy tutaj, że jest w ciąży. No, no, mogłoby tak być dla kogoś też, możecie zwrócić na to uwagę. Mógłby ktoś ukrywać. No chyba, że dziecko takie już wiecie, dorosłe w miarę, w sensie dojrzałe, bo to jest w, w, w otoczeniu rodziny. W, w rodzinie i w otoczeniu, więc trzeba by sprawdzić, czy przypadkiem dziecko nie ukrywa, że jest w ciąży. Czyjeś dziecko? Może wasze, może czyjeś z rodziny. Znaczy, wiecie no chodzi mi o osobę taką dorosłą, tak, ale że która jest jeszcze dzieckiem dla was, czy tam dla kogoś czyimś dzieckiem. E Dobrze. Pracy i w finansach jest azbuław well. bardzo ładnie, bo w pracy i w finansach jest yy, informacja o tym, żeby ukierunkować swoje działania na jakiś konkretny cel, na po prostu dać jakiś fokus na coś yy, na to, czym się chcecie zająć, albo na swoje działania, albo na nową inicjatywę, dlatego że pojawia się tutaj okazja, pojawia się szansa, nowego interesu, nowej inicjatywy, jakiegoś działania, impulsu. Jest to nowa szansa, może to być nowa praca, szansa na nową pracę, nowa oferta pracy, albo nowy, inny ważny związek lub interes, po prostu. Komuś może pojawić się nowy klient, nowe zlecenie, nowy biznes, nowa praca, jak i nowy związek. Może być nowy związek z cesarzem. Dlaczego nie? Może być to E, mia, może miało to początek na płaszczyźnie zawodowej? No, dla kogoś może to być i, i tutaj trzeba by właściwie te działania ukierunkować, jeśli o pracę i finanse też chodzi. E, tutaj e, jest więcej przesłań. Jest możliwość właśnie nowej, obiecującej znajomości, która może zaprocentować w sferze zawodowej. E, nadchodzący tydzień jest też dobrym czasem, aby rozpoczynać nowe projekty e, i. Wziąć tą szansę, która się pojawi, pojawi. może to być dla kogoś szansa na zdobycie nowych umiejętności, a może po prostu inna szansa, a to może być spadek też, prezent, jakaś dobra okazja. No spadek w finansach no może być, bo to jest i praca, nie musi być ta praca związana z tymi finansami z pracy, tylko z finansami w ogóle, a więc możecie tutaj dostać spadek. No może właśnie tutaj jest jakaś tajemnica, jakiś sekret w tej obszarze rodziny otoczenia, że tutaj faktycznie ktoś może się okazać, że Hmm. Że ktoś może otrzymać taki spadek. No może, może. Może nowy etap w życiu, nowy pomysł, zmiany, podejmowanie ryzyka, zdobywanie cennych doświadczeń, narodziny jakiegoś też pomysłu, aktywność. Te karty bardzo są do siebie podobne. Kolejna karta, która mówi o nowym etapie, o, nowym, o zmianie e i tak dalej. I tutaj o tych przeprowadzkach. O zmianach miejsca zamieszkania. W, w Radzie jest Asmieczy. Wiecie, as czy radzi, abyście byli przygotowani na ruszenie w nowym dla siebie kierunku z nowymi pomysłami. No więc Asmieczy radzi, no, aby dokonać wyboru, jakby nowej osoby, tak? No tak radzi, a zrobicie jak chcecie. E, poza tym jest to też. Czasami nie rada, tylko wynik, tak, że ruszacie w nowym dla siebie kierunku z nowym pomysłem, być może i z pomysłem na płaszczyźnie zawodowej, i osobistej, i uczuciowej. No więc tu, jakby jest to wszystko spójne, jest to czytelne. U każdego może być inna sytuacja, u jednych tak, u innych odwrotnie. Z kimś może to w ogóle nie rezonować, bo może mieć super świetny związek, w którym się nic w nadchodzącym tygodniu nie będzie działo. Ale jeżeli ktoś podejrzewa albo już wie, że coś się święci, no to pewnie czuje, że to jest czytanie dla niego to wtedy nie jest bez przyczyny i moje drogie rybki ja Wam dziękuję za oglądanie dziękuję Wam za oglądanie do końca a moi drodzy że dobrnęliście do tego momentu i życzę Wam wszystkiego najlepszego buziaczki, papa.